the music, tylko muzyka. Dobor się już tak zapędził, bo on marzy o tym, żeby stanąć na tej scenie, tak jak inni, którzy próbują swoich sił i wierzą w to, że wy ich pokochacie. No właśnie, fantastyczni, młodzi i nie tylko młodzi twórcy muzyczni, świetni jurorzy i fantastyczna prowadząca z prowadzącym trochę gorzej. Pierwszy w historii program, w którym jury jest merytoryczne. Chyba ty nie znasz polskiej muzyki, jeżeli tak, wiesz, pieprzysz po prostu jak poparzony. Ja lubię inteligentnych ludzi, wiesz, a ty jesteś durniem. To jest coś najgorszego, co może być. Może czas na nowy program Zabij mnie swoją muzyką. Coś okropnego. Każdy z nas ma zawodowy związek z muzyką. To jest duże nowum, to jest odważna decyzja. Dlatego, że to zagrożenie było jedno, że będziemy nudni, że będziemy przewidywalni, że będziemy jednorodni. Jesteśmy kompletnie różni. Kto rządzi w jury? Tak naturalnie. Wiadomo, mamy jedną najbardziej świecącą osobę. Tak naprawdę wybieram to, co mi się podoba. Ale też zdarza się tak, że jestem jedna na tak i jedna na nie. Bardzo często Kora daje tak, my dajemy, reszta daje nie. Bardzo często ja daję nie, reszta daje tak. Dokładnie takich ludzi szukamy w tym programie. To jest coś najgorszego, co może być. To jest po prostu obraza dla widza. Każdy z jurorów ciągnie w swoją stronę. Każdy jest jakby z innego pokolenia. Każdy słucha innej muzyki i każdy wybiera innych artystów. Kłócimy się niemiłosiernie czasami. Czasami poza anteną, czasami na antenie. Myślę, że niełatwo jest być jurorem, bo to jest trochę takie bezlitosne zadanie. 3 minuty, 5 minut, trzeba kogoś ocenić. Pan Bóg nie wiadomo, czy by wyłączył pilota, jakby pani śpiewała. Jest szansa. No jestem tąpnięty, tak, tak. Będziecie się w piekle poniewierać, kurde, Adaś, no, Jela, zobaczy. Dostrzegła pani przyszłe muzyczne gwiazdy? Znana jestem z tego, że nie lubię śpiewających, grających jeszcze, ale śpiewających dzieci, tańczących. A już nie daj Boże w dorosłych strojach typu dama czy gentleman. A tutaj były dzieci i to było cudne. Dziwny jest ten świat. Nie przypuszczałam, że mogę się tak wzruszyć. To jest cudowne. Nasz program jest szansą dla zespołów hard rockowych, dla zespołów folkowych, dla zespołów hip-hopowych. Generalnie dla ludzi, którzy robią muzę nie do końca nawet bardzo komercyjną. Wyjątkowa jest różnorodność. To, że pojawiają się różne gatunki muzyczne i różni wykonawcy, soliści, zespoły, instrumentaliści. To jest ciekawe dla mnie. Myślę, że tak jak mnie to zaciekawiło, zaciekawi też telewizów. Zapraszam serdecznie. Ten program wymiata. Jest najlepszym programem muzycznym, jaki kiedykolwiek widzieliście w telewizji. Obiecuję.